Ja państwa zapytam. Wyobraźmy sobie, państwa ugrupowanie zajmuje faktycznie to trzecie miejsce za PiS-em, za Koalicją Obywatelską, bo tak na razie wskazują sondaże, że jednak oni będą niedoścignieni. Zajmujecie to trzecie miejsce i co potem? Jeśli chodzi o Konfederację, no myśmy już wielokrotnie o tym mówili, że idziecie wywrócić stolik ani z jednymi, ani z drugimi. Nie będzie koalicji ani z PiS-em, ani z Platformą. Jest to po prostu niemożliwe, nie ma takiej możliwości. Czyli żaden rząd nie powstanie. Trudno. Będzie rząd mniejszościowy w takim razie. No, kto jak kto, ale wy chyba nie dążycie do anarchii. Nie, natomiast my nie chcemy wchodzić w żadne układy popisowskie z tego względu, że my chcemy zmienić ten układ. Tak? Jedyną realną, nową drogą, realną alternatywą, czymś nową dla Polaków jest tylko i wyłącznie Konfederacja. Ale wy zdajecie sobie sprawę, że nie ugracie tych 40 pewnie procent. Oczywiście, że zdajemy sobie sprawę, natomiast pozwalałyby tworzyć samodzielny rząd. Natomiast to nie chodzi o jakieś krótkotrwałe, krótkoterminowe rozwiązania. My mamy cierpliwość, mamy czas, chcemy doprowadzić do tego. Czyli będziecie ten stolik wywracać tak długo, aż wszyscy zagłosują na was? Być może tak. Natomiast my nie chcemy przechodzić w żadne układy z tego względu, że my nie widzimy żadnych punktów tycznych, wspólnych w programie PiS-u i Platformy z naszym programem. W Platformie trudno w ogóle powiedzieć, bo tam w ogóle programu nie ma, tak? Natomiast z wypowiedzi, które są Donalda Tuska, tam nie ma po prostu punktów stycznych. No, żeby z kimś wejść w koalicję, trzeba mieć wspólny mianownik. My tego wspólnego mianownika ani w PiS-ie, ani w Platformie nie widzimy po prostu. No dobra, to co do Konfederacji mnie... mamy już pewność, a państwa ugrupowania? Znaczy, ja uważam, co zrobicie po wyborach? Jako Lewica chcę powiedzieć, że dla nas Konfederacja, no, jest nawet większy, jest równie złym wyborem jak Prawo i Sprawiedliwość i mówimy otwarcie, że idziemy po zwycięstwo, idziemy po wygraną, idziemy każdy po to, tak mówi, a później idziemy jest to, po co jest. To, by wygrać z PiS-em i z Konfederacją właśnie i też jako Lewica nie widzimy tam niestety żadnych nowych wartości, raczej przebrzmiewają lata 20 ubiegłego wieku. No także, dobra, wracając do tworzenia rządu, to też jako Lewica, jako jedyne ugrupowanie, jasno i otwarcie mówimy, że jeżeli w przyszłym rządzie miałaby się znaleźć Konfederacja, to nas tam nie będzie. Bo chciałam zauważyć, że inne ugrupowania opozycyjne się od tego nie odżegnują. Na razie odżegnuje się sama Konfederacja. No zobaczymy, jak to będzie po wyborach. Z każdym, byle nie z PiS-em i z Konfederacją. Dokładnie tak. A trzecia droga? Postawa tutaj Konfederacji, którą zaprezentował mój przedmówca, to jest po prostu stanie z boku i nie branie odpowiedzialności za to, co będzie z naszym krajem. Przecież my nie możemy podchodzić do wyborów i uważać, że my nie będziemy podejmować tych wyzwań, które niestety de facto Polacy na swoich barkach muszą nosić. I my mamy drożyznę, mamy inflację, mamy kłopoty w służbie zdrowia, w edukacji. Ktoś musi niestety ten cały bałagan i te wyzwania na siebie wziąć. Żeśmy zawsze podkreślali, że zawsze jesteśmy w stanie się dogadać z partiami partiami demokratycznymi, które szanują praworządność. Czyli z kim? I już pokazaliśmy, że potrafimy się dogadywać właśnie wstępując w tę koalicję z PSL-em. No a teraz się oburzacie, że ktoś wam zarzuca współpracę z PSL-em. Ale współpracować musimy demokratycznie albo wywracać stolik. Więc jeżeli nasi wyborcy zdecydują, czy chcą chaosu, czy chcą stabilizacji i spojrzenia ku przeszłości. Ja chcę przyszłości i dla niej pracować.